Obiekt za moimi plecami to radiowo-telewizyjny ośrodek nadawczy w Żurawinie, nieopodal Wrocławia. To konstrukcja cywilna, która ma aż 260 metrów wysokości. Dzięki temu nadajnikowi mieszkańcy Wrocławia i okolic mogą oglądać telewizję i słuchać radia. A o radiu właśnie chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, bowiem w czasie sezonu górkowego co roku powraca temat radiostacji numerycznych, tajemniczych transmisji, których przeznaczenie pozostaje niewyjaśnione do dziś. Dziwny, bezduszny, dziecięcy głos powtarza w obcym języku ciąg liczb pozornie bez znaczenia. Co jakiś czas monolog przerywany jest melodią, która przywodzi na myśl auto z lodami rodem z amerykańskiego horroru. Cierpnie ci skóra, wyłączasz radio i siadasz do komputera, by wyjaśnić ten fenomen. Niestety, zadowalającej odpowiedzi brak. Witaj w świecie radiostacji numerycznych. Pierwsze takie zjawiska zanotowano ponoć w czasie I wojny światowej. Do dziś zwykło się przyjmować, iż prawdopodobnie są to transmisje agencji rządowych komunikujących się z tajnymi agentami, a także organizacji przestępczych organizujących przemyt. Nie brakuje też teorii spiskowych, wedle których to sygnały nadawane z Trójkąta Bermudzkiego przez zaginione statki i samoloty. Dodatkowego smaczku sprawie nadaje fakt, iż do dziś nikt nie przyznał się do tego typu działalności. Nikomu też niczego takiego do dziś nie udowodniono. Tymczasem zasięg transmisji, ich siła wskazuje na to, iż potrzebne są naprawdę duże, profesjonalne anteny, co wyklucza całkowicie działalność żartownisiów amatorów. Z pewnością ważnym tropem może tu być wypowiedź rzecznika prasowego brytyjskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu, który w wywiadzie na łamach Daily Telegraph w 1998 roku powiedział: stacje numeryczne są tym, czym myślicie, że są. Ludzie nie powinni być nimi zafascynowani. Nie są one, powiedzmy, przeznaczone do publicznej konsumpcji. Warto tu dodać, iż nasłuch radiostacji numerycznych jest w Wielkiej Brytanii niezgodny z prawem. Radiostacje numeryczne działają również w Polsce. Jedna z nich została namierzona rok temu w Falentach pod Warszawą. Znajduje się tam tak zwany obiekt terenowy Puchały Falenty. Mówiąc po ludzku, to zamknięty teren wojskowy pełen wielkich anten nadawczych. Nikt jednak nie przyznaje się do podwarszawskich transmisji, a agencja wywiadu nie udziela komentarzy. Obiektu nie obejrzycie na większości zdjęć satelitarnych. Jego lokalizacja jest celowo zamaskowana. Jeśli to efekt działalności rodzimej agencji wywiadu, możemy pogratulować skuteczności. Choć bowiem wszystkie zdjęcia z góry są niedostępne, z powodzeniem można się przyglądać antenom poprzez Google Street View. Jak podaje serwis zaufana trzecia strona.pl, według prium.org stacja Puchały Falenty pracuje pod kontrolą Polskiej Agencji Wywiadu odpowiedzialnej za cywilny wywiad zagraniczny, która dosyła do niej odpowiednie komunikaty za pomocą łącza mikrofalowego. Jednostronna metoda komunikacji radiowej jest bardzo bezpieczna dla odbiorcy. Posiadanie odbiornika radiowego nie wyróżnia go w żaden sposób spośród populacji. Może znajdować się gdziekolwiek, a w razie przeszukania zawsze może szybko zjeść kartkę z harmonogramem komunikacji i kluczem kodowym. Co jest potrzebne do odbioru stacji numerycznych? No więc dwa narzędzia. Przede wszystkim odpowiednie radio i anielska cierpliwość. Jeśli chodzi o pierwsze narzędzie, to z pomocą przychodzi nam technologia chińska. To musi być tak zwane radio światowe, czyli
w języku cywilizowanych ludów World Receiver. Tu jest to napisane. Czyli radio, które nie tylko odbiera na zasięgach FM i AM, ale ma też fale, tak, SW, czyli Short Waves. To teraz jeszcze powiedz, dlaczego anielska cierpliwość? Anielska cierpliwość dlatego, że... Nie jest łatwo trafić. Tak, nie jest łatwo trafić dlatego, że te radiostacje są nadawane do konkretnego nadawcy, te przekazy. Powiedzmy do szpiegów, do obcych, zależy od tego, jak to tak, od teorii spiskowych. I no, tylko odbiorcy wiedzą, na jakiej fali, o której godzinie. Najpierw z ciszy przejedziemy na najniższą częstotliwość 5,85 MHz. I szukamy. Mamy UFO. No, to dźwięki jak z... Jak z kreskówki. Tak, albo jak z filmów science fiction z lat 50. No. No i tak naprawdę przeszukiwanie dokładne przeszukiwanie skali, no to jest trochę roboty. A wiadomo, że może robimy to w tym momencie, kiedy jedna z radiostacji numerycznych przestała właśnie nadawać, a druga będzie nadawać za 10 minut, kiedy my się już tym znużymy. W związku z czym warto zasięgać informacji w sieci, gdzie i kiedy spodziewane są transmisje. To jakieś francuskie radio. Wspomniałem o tym, że jest to radyjko plażowe. To jest też najlepszy dowód na to, dlaczego właśnie fale krótkie i dlaczego radiostacje numeryczne. Z takim radiem w ręku, siedząc na plaży, w parku, gdziekolwiek, nie wzbudzasz niczyich podejrzeń. Jest cała masa ludzi w różnym wieku, nawet młodych stosunkowo, którzy sobie na plaży takiego radyjka używają. Tutaj mogą wpiąć słuchawki i naprawdę przesłuchując fale krótkie nie wzbudzają niczyich podejrzeń. Oni po prostu szukają sobie jakiejś stacji radiowej, jakiejś muzyczki. Czyli idealne po prostu dla szpiegów, którzy muszą się wmieszać w tłum. Jeśli ta teoria spiskowa jest prawdziwa, że te fale są nadawane dla szpiegów. Dokładnie tak. Jeśli to prawda, to możemy być pewni, że takie radyjko w swojej torbie pełnej gadżetów miał sam James Bond. Jeśli nie chcecie inwestować w odbiornik radiowy fal krótkich, możecie skorzystać z cyfrowego odbiornika w sieci. Na stronie websdr.org znajdziecie odnośniki do odbiorników, które możecie stroić wedle własnego uznania. Ich obsługa może wydawać się na początku skomplikowana, jednak 5 minut wystarczy, by opanować interfejs i cieszyć się możliwością tropienia tajemniczych transmisji. Z chęcią poznamy wyniki Waszych poszukiwań. Tymczasem zachęcamy do oglądania naszych filmów. De mult. Je t'aime tant. Ale tale.